Kanał Mossarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Alternatera Reinecki rozafolia, czyli Alternatera Reinecka różowa. Łodyga pionowa do 60 cm wysokości, liście nadwodne, posiada lancetowate o długości około 10 cm i szerokości 3. Koloru na górze oliwkowo-zielonego, od dołu białawo-zielonego. Ułożone naprzeciwlegle na rozgałęziających się łodygach. Liście podwodne o wymiarach 10,5 na 3,5 cm koloru ciemnoczerwonego od góry oraz różowego od dołu. Krawędź liścia silnie pofalowana. Rośnie w akwarium w ciągu całego roku. Ta alternatera to największa i najbujniejsza odmiana. Gatunek wymagający wyjątkowo silnego oświetlenia oraz bogatego gruntu. Roślina ta rośnie najlepiej w akwarium z temperaturą wody 24-28 stopni Celsjusza. Czasowo znosi obniżenie temperatury wody do 20 stopni Celsjusza, ale wtedy jej wzrost maleje. Twardość wody oraz jej odczyn nie odgrywają znaczącej roli. Najlepiej jest trzymać roślinę w warunkach pH do 7 i dH między 4 a 12 stopni. Roślina potrzebuje częstej podmiany wody. W starej wodzie spowalnia swój rozwój. Wymagane jest bardzo jasne oświetlenie. Wygląd rośliny zależy tu od rodzaju i widma światła. W warunkach słabego oświetlenia dolne liście opadają. Dzień świetlny powinien trwać co najmniej 12 godzin. System korzeniowy rośliny to włókniste korzenie, cienkie, delikatne i nitkowate. Rozwija słaby system korzeniowy w podstawie łodygi oraz liczne dodatkowe korzenie w podstawach liści. Zamulone podłoże dla tej rośliny naprawdę nie ma znaczenia. Alternatera otrzymuje odżywcze minerały bezpośrednio, głównie z wody. Charakter podłoża dla niej nie ma wielkiego znaczenia, ale w grubym piasku jej system korzeniowy rozwija się nieco lepiej. Mineralne nawożenie wskazane dla szybkiego rozwoju. Bardzo ważnym jest, aby raz, dwa razy w miesiącu dodać nawozu żelazowego. Łatwo się rozmnaża wegetatywnie z sadzonek lub pędów z podstawy korzenia. Łodyga może być podzielona na dwie części, z których każda powinna mieć od 4 do 5 liści i wsadzona w żwirze na głębokość przynajmniej 5 cm, obrywając dolne liście. Unoszące się na powierzchni sadzonki szybko utworzą korzenie, po czym mogą być sadzone w podłożu. Kwitnie tylko i wyłącznie w formie nadwodnej.